Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Chciałbym dzisiaj zachęcić Państwa do zakupu i lektury książki Otwarte granice. Co etyka i nauka mówią nam o imigracji? Autorem tej książki jest Brian Kaplan, a zilustrował ją Zach Weiner-Smith. Jest to książka dość nietypowa, jak na wydawnictwa Instytutu, ponieważ jest to komiks, tyle że naukowy. Jeśli popatrzymy na przykładową stronę, to widzimy tam jak najbardziej postaci, które rozmawiają ze sobą przez zwykłe komiksowe dymki, ale ta forma nie powinna nas zwodzić, ponieważ sprawy, o których dyskutuje Kaplan, są jak najbardziej poważne i argumenty, które podnosi, zasługują na uwagę. Mianowicie Kaplan analizuje argumenty dotyczące gospodarczych, społecznych, kulturowych, politycznych konsekwencji imigracji i, jak sama nazwa wskazuje, książki pokazuje, że lub stara się pokazywać, że polityka otwartych granic przynosi dużo więcej korzyści, niż ludzie sobie z tego zdają sprawę, a problemy, jakie stwarza, są dużo mniejsze, niż to się powszechnie wyobraża. Co ważne, ta książka jest oparta na danych. To nie są jakieś marzenia idealisty, który sobie wymyśla nowy, wspaniały świat. Wręcz przeciwnie, Kaplan bardzo dokładnie analizuje wszelkie możliwe dostępne dane, żeby pokazać, jak rzeczywiście sprawy się mają z konkretnymi problemami. Tak? Rozważa, czy imigracja podnosi poziom przestępczości, czy imigranci powodują spadek płac rodzimej ludności, czy imigranci asymilują się, czy nie asymilują się, czy wybory polityczne imigrantów powodują, że kraje przyjmujące imigrantów stają się coraz mniej wolne, a idą w stronę, powiedzmy, coraz bardziej państwa opiekuńczego, czy niewolnościowych rozwiązań w sferze wolności osobistych. Przy każdym z tych argumentów Kaplan powołuje się na szereg badań. Są one głównie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj, który ma rekordowo dużo imigrantów, jeśli chodzi o skalę świata, jak też bardzo pokaźny odsetek w ogóle ludności, która urodziła się poza granicami USA. Jest to też kraj najlepiej przebadany z racji też tego, że ta imigracja wywołuje tam liczne kontrowersje. Jeszcze można dodać, że argumenty, które tutaj są rozważane, są naprawdę różnorodne. Z takich ciekawszych, na które można trafić na kartach tej książki, są argumenty o tym, czy na przykład imigranci obniżają poziom IQ ludności i czy jest to problem dla kraju, który przyjmuje imigrantów, bądź też to może z fanów myślenia geopolitycznego zainteresuje. Są także rozważane argumenty, które dotyczą swego rodzaju determinizmu geograficznego i zależności od geografii. Kaplan też próbuje sprawdzić, na ile te argumenty są zasadne i co ciekawego mogą nam o imigracji powiedzieć. Wspomniałem, że dane, które Kaplan rozważa, pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że właśnie, że ta książka może także pomóc nam zrozumieć to, z czym mamy w Polsce do czynienia już powiedzmy od 7 czy 8 lat, kiedy zaczęła się jednak niespotykana wcześniej w skali Polski, przynajmniej tej współczesnej, imigracja. Ponieważ no, wydaje się, że ten model imigracji polski i amerykański mają ze sobą wiele wspólnego. Są to zdecydowanie przyjazdy po to, żeby pracować, a nie po to, żeby korzystać z dobrodziejstw rozbudowanego państwa opiekuńczego. Tak, imigranci w Polsce mają dużo wyższy wskaźnik zatrudnienia niż ludność rodzima, co także jakby pokazuje pewne analogie z sytuacją amerykańską.
Myślę, że tamte analogie się nie kończą, można ich znaleźć więcej. Mam nadzieję, że w jakichś kolejnych publikacjach Instytut będzie te wątki rozwijał. A oprócz tego, że jest to książka nie tyle idealistyczna, co oparta na danych, to ona nie jest też dogmatyczna, a jest to zdecydowanie książka pragmatyczna. Jest tutaj cały rozdział poświęcony tak zwanym rozwiązaniom wytrychom, które mają jakby zaadresować pewne obawy, które przed imigracją się pojawiają, ale w taki sposób, żeby dalej maksymalnie z otwartości granic korzystać. Więc jeśli na przykład obawiamy się, że imigranci zaczną głosować na niewolnościowe rozwiązania, to dobrze, to otwórzmy granice, ale dajmy jakby bardzo długi okres karencji po tym, kiedy jak ktoś przyjdzie do kraju, to nabiera praw do głosowania. I tak dalej, do wszystkich najważniejszych obaw co do imigracji Kaplan znajduje takie rozwiązania, które powinny zadowolić osoby, które pewnych skutków imigracji się obawiają, a jednocześnie pozwalają otworzyć granice bardziej niż ma to miejsce obecnie. Jeszcze raz zachęcam Państwa do nabycia i lektury tej książki. Można ją oczywiście zakupić w sklepie Instytutu Misesa. Link do tej pozycji znajdą Państwo w opisie tego filmu. Oprócz tego zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału na YouTube, żeby żadne nasze nowości, czy to wydawnicze, czy wszelkiego rodzaju inne multimedialne Państwu nie umknęły. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.